Tak jest. To bardzo piękne, że kultywujecie te tradycje. A jakie tam zwierzątka w tej szopce można spotkać? Tak, zawsze od początku praktycznie współpracujemy z krakowskim ogrodem zoologicznym dzięki wielkiej, ogromnej życzliwości pana dyrektora, a także z hodowlą zwierząt Uniwersytetu Rolniczego. I będą w tym roku dwie lamy, trzy owieczki i osiołek, który się okazuje jest zawsze największą gwiazdą naszej żywej szopki. Osiołek tradycyjnie, tak. Tak jest. I bardzo serdecznie ojcu dziękuję za te słowa wypowiedziane dzisiaj w Polskim Radiu 24. Dziękujemy za zaproszenie i oczywiście tych, którzy są w Krakowie, w okolicach, zapraszamy już dzisiaj wieczorem do żywej szopki, ulica Franciszkańska 4. Jutro przez cały dzień wielkie świętowanie Narodzenia Pańskiego. Dziękuję bardzo. A ponieważ świętowanie Bożego Narodzenia nie może odbyć się bez kolęd, to wspomnijmy, że nasza tradycja zna ich blisko 500, a Cicha Noc śpiewana jest w 175 językach. O kolędach powie nam Marcin Pospieszalski. Marcin Pospieszalski, muzyk, najprościej. Bym chciała, żebyś opowiedział o tym waszym wspólnym kolędowaniu w domu, takim też zwyczaju u was, jak to jest. A może bardziej jak to było, dlatego że z tego zwyczaju gdzieś wyszły też te nasze pomysły na aranżację kolęd. W naszym domu rodzinnym, czyli mama, tata, te osoby, które nam przekazały całą tradycję kolędową i to tradycję bardzo bogatą. Rodzina mamy pochodziła bardziej ze wschodu Polski. Rodzina taty to Wielkopolanie z dziada, pradziada. I te dwie tradycje, można powiedzieć, wschodniej Polski i zachodniej Polski, tradycje kolędowe gdzieś się spotkały u nas w domu. Spotkało się też muzykowanie. Mama grała na pianinie, tata bardzo amatorsko na skrzypcach, ale mama całkiem nieźle na pianinie. To wszystko się złożyło też na taką atmosferę, która u nas panowała i także przenikała nasze kolędowanie. Od początku coś w tym kolędowaniu, oprócz śpiewania samych melodii, śpiewania tych kanonicznych wersji, coś tam zawsze dorabialiśmy. Wspólnie śpiewaliśmy i wzbogacaliśmy te śpiewy kolędowe w naszym graniu. To jest trochę tak, że wy ten swój dom przynosicie na scenę? Nasze dzieciaki, czyli to pokolenie 20-kilkulatków, ma już trochę inny obraz kolędowania. Oni zostali wszęgnięci w machinę kolędową w wieku lat 3-4. Zostali nagrani, jak śpiewają na pierwszej płycie kolędy Pospieszalskich. I zaraz później dostaliśmy propozycję grania koncertowego tych kolęd. Muszę powiedzieć, że chyba im się kojarzy, oprócz tego, że oczywiście kolędy są śpiewane podczas uroczystości wspólnych, to na pewno im się to też kojarzy z takim anturażem koncertowym. Ale dla nich pewnie te dwie rzeczy jakoś ze sobą funkcjonują. Ale oczywiście zawsze pierwsze jest to kolędowanie w domu. Właśnie, jak w domu śpiewacie, to na pewno inaczej. Nie wiem, czy swobodniej, jak to jest. Tak, w domu śpiewamy znacznie swobodniej i dobrze, że tego niewielu ludzi słyszy. Bo, dlatego, że momentami zahacza to o free jazz. Jest u nas też dużo instrumentów dętych. Szczególnie Mateusz, Marek, Szczepan, ale do tego i Karol biorą instrumenty dęte. Instrumenty dęte są potwornie głośne. Czasami nie są to miłe doznania, kiedy do tych kolęd pojawiają się takie trąby bardzo mocne. Ale oczywiście kolędy są być może to jedne z pierwszych doznań muzycznych, jakie mieliśmy w życiu. Teraz nas nie grają dwa pokolenia, ale jak widziałeś na koncercie, pojawia się już trzecie. Kto się świetnie czuje na scenie, to trzecie pokolenie ma na razie 1,5 roku, ale ja myślę, że zgodnie z taką tradycją rodzinną, to za następne 1,5 roku będzie już śpiewało. Kiedy dzisiaj już próbował, jeszcze nie umiem mówić, ale już ciągnę mikrofon i do instrumentu. Chcę zapytać o powstawaniu tych kolęd, bo wy sami piszecie teksty do niektórych. Jak to jest? Nie ośmielamy się ruszać przecudownej, przepięknej i jedynej tradycji kolędowej. Muszę też powiedzieć, że polska tradycja kolędowa jest tak niesłychanie bogata. Na przykład w domach mamy śpiewnik, który się ukazał na początku wieku, takie kantyczki, zbiór, uwaga, 500 kolęd. Ksiądz, który to opracował, napisał, że zebrał tylko niewielką część tego, co jest w obiegu, a w tych 500 kolędach nie ma też wszystkich kolęd, które my z kolei znamy. Ta ilość tych kolęd jest tak olbrzymia, że nie ma co specjalnie dopisywać. Owszem, w naszym programie pojawiła się współczesna piosenka, ale nie jest to kolenda, myślę, bo kolendą utwór się staje poprzez tradycję, poprzez wieki i poprzez to, że wchodzi do jakiegoś obiegu takiego muzyczno-tradycyjnego. Napisaliśmy piosenkę i ksiądz Jan Twardowski sam stworzył słowa do jeden czy dwóch zwrotek i stąd powstała kolenda płynie z wysokości, taki utwór. Nie ośmielałbym się go nazwać kolendą. Tak więc nie piszemy tekstów, jeśli już to można powiedzieć, nie są to kolędy, tylko to są piosenki, które o kolędzie bardziej mówią i o przekazie Bożego Narodzenia.
a propos tej kolędy z wysokości, tam na samym końcu jest, że ona uczy miłości. I wy macie trochę taką świadomość, tak jak się was słucha, że uczycie miłości, że jesteście na scenie też razem. Muszę powiedzieć, że każdy z nas wie, jak trudno jest żyć w rodzinie, kiedy ścierają się ambicje, konflikty. U nas jest jeszcze przecież, dochodzą do tego, oprócz ambicji takich normalnych, rodzinnych, pojawia się też element rywalizacji artystycznej, konkurencji, ale muszę powiedzieć, że sobie bez siebie życia nie wyobrażamy. Ta rodzinna więź jest bardzo silna. To widać też gdzieś, jak się patrzy na was, jak gracie, jak współgracie. Czy wy chcecie coś powiedzieć przez te kolędy, przez to śpiewanie wasze? Ja myślę, że jeśli chcemy przez te kolędy mówić, ale to one trochę przez nas. Można powiedzieć, że ta kolęda nie tylko płynie z wysokości, ale też z was. Tak, prawdziwa kolęda powinna zawsze płynąć z serca. I od serca, i z głębi. O kolędowaniu z Marcinem Pospieszalskim rozmawiała Karolina Kędzia. Autopromocja. Radio 24. Rozpruwacz kulturalny to program, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi zaglądać będę pod podszewkę współczesnych problemów cywilizacyjnych. Poprzez kino, teatr, muzykę, książki i sztukę przebijemy się do najważniejszych spraw dzisiejszego świata. Rozpruwacz kulturalny. Zapraszam w każdą sobotę o 18.15. Kuba Moroz. Autopromocja. Jest 17. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Resort Obrony żąda od Rosjan przekazania zapisu rozmów w kokpicie Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem. Chrześcijanie obchodzą Wigilię Bożego Narodzenia, to czas oczekiwania na narodzenie Jezusa Chrystusa. Polska pomoc dla Betlejem w tym roku trafiła m.in. do tamtejszego sierocińca. Piotr Topuliński, Ministerstwo Obrony Narodowej zwróciło się do władz Federacji Rosyjskiej z żądaniem przekazania Polsce zapisu rozmów w kokpicie Tu-154M. Resort poinformował o tym na swojej stronie internetowej. Roszczenie uzasadnia wczorajszą wypowiedzią prezydenta Rosji, że władze tego kraju dysponują tekstem rozmów między pilotem i pasażerami, który nigdy nie został udostępniony Polsce. Jego treść, czytamy w komunikacie, przedstawia całkowicie fałszywy obraz przebiegu wydarzeń, które miały doprowadzić do tragedii smoleńskiej. Z wypowiedzi prezydenta Władimira Putina może wynikać, że stenogramy oraz zapisy zostały sfałszowane, pisze polski MON. W tym samym komunikacie resort podał, że Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę na dostawę rakiet powietrze-ziemia JASSM Extended Range. Są to taktyczne rakiety manewrujące o zasięgu 1000 kilometrów. W Kościele katolickim dziś Wigilia Bożego Narodzenia. To czas oczekiwania, mówi rzecznik Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, ksiądz Andrzej Dębski. Dzielimy się opłatkiem, czytamy Ewangelię o Narodzeniu Pańskim, wypowiadamy sobie życzenia. To chwile, kiedy możemy kogoś przeprosić, ale też tak po ludzku życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Na wigilijnym stole ustawiamy 12 potraw, które symbolizują 12 apostołów. Nie zapominamy o dodatkowym nakryciu. Zostawiamy jedno nakrycie wolne dla tego, który może przyjść, który może nie ma gdzie spędzić tych świąt, ale jest to bardzo ważne nakrycie. Jest piękna polska tradycja, że pod obrus wkładamy siano na znak tego, że Jezus narodził się właśnie w takim ubogim betlejemskim żłóbku. W wielu domach wigilijny wieczór zakończy spacer na pasterkę, czyli pierwszą mszę Bożego Narodzenia. Polska przyłącza się do pomocy dla Betlejem. Warszawa jest jedną z europejskich stolic, która od 10 lat przeznacza pieniądze na pomoc Palestyńczykom. W tym roku pomoc trafiła do sierocińca, a także na rzecz renowacji Bazyliki Bożego Narodzenia. Pieniądze pomocowe z polskiego MSZ co roku trafiają do prowadzonego przez siostrę Elżbietanki sierocińca w Betlejem. W tym roku udało się zebrać około 2000 zł. Polska tradycyjnie wystawiła swoje stoisko na bożonarodzeniowym jarmarku w Betlejem. Największym zainteresowaniem cieszyły się polskie słodycze i po raz pierwszy w tym roku częstowaliśmy kupujących polskim jedzeniem. Był świeżo przygotowany bigos, pierogie i także domowej roboty ciasta. Mówi mi polska przedstawiciel w autonomii palestyńskiej Aleksandra Bukowska-McCabe.
Polska przekazała też kolejną część pieniędzy na renowację Bazyliki Bożego Narodzenia w Betlejem. Na ten cel przeznaczono 100 tysięcy euro. Pieniądze wspomogą renowację kolumn i posadzki w bazylice. Na początku planowano wyłącznie renowację i odbudowę dachu bazyliki, jednakże w trakcie prac okazało się, że renowacji i remontu wymaga tak naprawdę proszę Państwa, serce Sony. Prace w bazylice trwają już od kilku lat. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według szacunków izraelskich władz każdego roku do Betlejem przyjeżdża około 120 tysięcy pielgrzymów z Polski. W Prowansji dania podawane na Boże Narodzenie różnią się od tych, które spotyka się na świątecznych stołach w innych regionach Francji. Są to po prostu święta po prowansalsku. Przed pasterką cała rodzina zbiera się na uroczystej kolacji. To wielka kolacja wigilijna podawana na stole nakrytym trzema obrusami, na którym ustawione są trzy pogańskie wigilie. Najpierw podawana jest warzywna potrawa z gorącym sosem z małych śledzików anchois. Po zakończeniu kolacji, przed wyjściem na pasterkę, stół nakrywa się nowymi obrusami. Po powrocie z nabożeństwa wszyscy zasiadają do deserów. Powinno ich być 13. Tyle, ile osób zasiadło do ostatniej wieczerzy. Na talerzach pojawiają się rodzynki orzechy laskowe, migdały i suszone figi, a także daktyle i śliwki. A zwieńczeniem całości są nougat, słodki przysmak z miodu i migdałów z ich kawałkami oraz ciasto drożdżowe posypane cukrem trzcinowym zmieszanym z tartą skórką cytrynową. Do takiego deseru słucha się piosenek prowansalskich. Wesołych świąt! Z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy deszczowo. Na Podkarpaciu, Podlasiu i Podhalu spadnie śnieg. Na pozostałym obszarze deszcz. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia w Rzeszowie do plus 4 w Szczecinie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni. W górach zawieje śnieżne. Ciśnienie spada. Teraz w Warszawie 1006 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Pochylamy się dzisiaj nad znaczeniem Bożego Narodzenia. Ponownie witam się z Państwem, ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Narodzenie Jezusa Chrystusa stanowi pełnię wypowiedzi Boga o samym sobie. Prawda o tym wydarzeniu przypomina, że Bóg nie jest wzniosłym majestatem, nieogarnioną tajemnicą, ale stał się dostępny i bliski człowiekowi. A więc można powiedzieć, nastąpił przewrót w obrazie Boga. Bóg stał się bliski na wyciągnięcie ręki. Stał się naszym przyjacielem, bratem, bliźnim. Rozbraja się przed nami. I dodatkowo jeszcze staje się dzieckiem. Dzieckiem, czyli kimś, kto potrzebuje naszej miłości, kto potrzebuje troski, kto jest bezbronny. To jest wielki wymiar tajemnicy Bożego Narodzenia. Druga bardzo ważna rzecz, też na którą warto zwrócić uwagę, to obraz ludzkiego życia. Skoro Bóg stał się człowiekiem, to znaczy, że bycie Nim jest wielką rzeczą. I że wszystko to, co składa się na ludzkie istnienie, zostało przemienione. Stało się częścią życia samego Boga. Nie ma zatem takich obszarów istnienia, które byłyby od Niego oddzielone. Tajemnica wcielenia znosi ten ostry podział na to, co ziemskie i na to, co niebieskie, na to, co duchowe i na to, co zmysłowe. Wszystko zostaje przeniknięte Duchem Bożym. Czasami, gdy myślę o tych skutkach prawdy płynącej z Bożego Narodzenia dla naszego ludzkiego życia, to sobie myślę, że ile szacunku, miłości jesteśmy winni tym, którzy tak jak Jezus narodzony w Betlejem są naszymi braćmi i siostrami. Że tutaj można powiedzieć, ta obrona człowieka zyskuje taki bardzo głęboki, konkretny fundament. A więc obraz Boga, obraz ludzkiego życia to jest to, co wcielenie, czy inaczej wczłowieczenie, bo Słowo stało się ciałem, czyli stało się człowiekiem, wnosi w nasze życie. Jak nie zmarnować czasu Bożego Narodzenia? Posłuchamy jeszcze raz, co na ten temat powie nam ksiądz Dariusz Bala.
Jak zatem mamy przeżywać święta Bożego Narodzenia, by nie zmarnować tego czasu? Najpierw warto byłoby zastanowić się, czym są te święta. Są na pewno wspomnieniem pierwszego przyjścia Chrystusa, tak mówił święty Augustyn, który mówił, że noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Przychodzi światłość świata, Jezus Chrystus. Papież Leon Wielki mówi, że każde święto chrześcijańskie to nie tylko wspomnienie. Ono wyraża sakrament zbawienia, który aktualnie przeżywamy. Samo wspominanie danego wydarzenia ożywia dar Boży, który został dany w tamtym czasie. Boże Narodzenie. Święta pogańskie Boże, jaki dar Boży ożywia dar diabła? Ono ożywia ten dar, który został wtedy dany, dar Bożego dziecięctwa. Przez narodzenie Chrystusa dostajemy nowe życie, stajemy się dziećmi Bożymi. Samo Boże Narodzenie, według teologii katolickiej, przypomina nam, że Jezus Chrystus, Bóg, stał się człowiekiem. A więc przyjął naszą grzeszną naturę do swojej boskiej natury. Jest zatem święto Bożego Narodzenia wyniesieniem tej ludzkiej natury grzesznej i zaproszeniem do innego życia, do życia we wspólnocie Trójcy Świętej. Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się z atmosferą rodzinną, z ciepłem i miłością. Warto zatem, abyśmy zauważyli tego drugiego człowieka, który jest obok nas. Jezus Chrystus, rodząc się tu na ziemi, przychodzi do każdego człowieka. Tak jak Maryja, mamy go zanieść do naszych bliskich. Ma nastąpić takie spotkanie z tym drugim człowiekiem. Warto zatem, abyśmy nie zajmowali się rzeczami zbędnymi, ale prawdziwie świętowali, dzieląc się radością i miłością z tymi, którzy są obok nas, z naszymi bliskimi. Maryja. Połączyliśmy się z ojcem Andrzejem Majewskim, dyrektorem programowym Radia Watykańskiego. Witam serdecznie. Witam, dobry wieczór, szczęść Boże. Ojcze Andrzeju, chciałbym spytać, bo mówiliśmy przed chwilą o świętowaniu Bożego Narodzenia. Jak świętuje ojciec święty Franciszek Boże Narodzenie? Możemy się trochę zdziwić, bo nie świętuje jeszcze Bożego Narodzenia. Dzisiaj starałem się troszeczkę dowiedzieć, jak świętują Argentyńczycy. Ojciec święty miał dzisiaj wolny dzień, nie miał innych obowiązków, prawdopodobnie przygotowywał się do wieczornej pasterki. Co ciekawe, Argentyńczycy nie mają Wigilii. Oni nie świętują, dla nich jest zupełnie niezrozumiałe, jak można spożywać wieczerzę wigilijną przed pasterką. Dla nich Boże Narodzenie zaczyna się dopiero po pasterce. W przypadku papieża Franciszka ciężko będzie dzisiaj, trudno by było, żeby on rozpoczął wielkie świętowanie późnym wieczorem, a nawet w nocy, zważywszy, że rytm jego życia jest zupełnie inny. Papież idzie spać bardzo wcześnie i wstaje bardzo wcześnie. Stąd prawdopodobnie świętowanie Bożego Narodzenia rozpocznie pasterką i będzie kontynuował. Ale ta pasterka jest wcześniej niż jesteśmy przyzwyczajeni, na przykład w Polsce, czy nawet za czasów Jana Pawła II. Tak, oczywiście. Pasterka w Watykanie rozpoczyna się w tym roku o 9:30, podobnie jak w roku ubiegłym. Ale właśnie to jest godzina, kiedy zazwyczaj Ojciec Święty już się udaje na spoczynek. Papież wstaje bardzo wcześnie, około godziny 4:00. Stąd dla niego na pewno ten dzisiejszy rytm dnia jest zupełnie niepowszedni i musi się do niego jakoś dostosować. Ale jak mówię, na pewno święta Bożego Narodzenia będzie przeżywał z całą radością, począwszy od jutra. Ja, szukając różnych wypowiedzi papieża Franciszka na temat Bożego Narodzenia, znalazłem między innymi taką. To jest chyba któraś z homilii. W społeczeństwie często upojonym konsumizmem i przyjemnościami, obfitością i luksusem, pozorami i narcyzmem, Dzieciątko Jezus wzywa nas do zachowania wstrzemięźliwego, prostego, zrównoważonego, prostolinijnego, zdolnego do zrozumienia i życia tym, co istotne. Tak powiedział kiedyś papież Franciszek podczas pasterki. To znaczy, świętowanie Bożego Narodzenia, tak jak on nam to ukazuje, ma konkretne odniesienie do życia i do naszego stosunku do ludzi. Absolutnie tak. I nie są to słowa na wyrost. Tych słów papież nie powiedział tylko w homilii, ale rzeczywiście on tak żyje.
Dla niego Boże Narodzenie to jest przede wszystkim spotkanie z ubogimi. On w ubogich widzi Jezusa. I to swoje postrzeganie Jezusa w ubogich przedłuża na cały rok. Dla niego ubodzy są Kościołem. Kościół ludzi ubogich, takiego Kościoła on pragnie. A żebyśmy się pochylili nad tymi, którzy są wykluczeni, którzy nie mają niczego. O tym się można bardzo konkretnie przekonać, będąc tu w Rzymie i chodząc wokół Watykanów. Ja muszę powiedzieć, że powróciłem do Rzymu po wielu, wielu latach przerwy i widzę Watykan zupełnie inaczej. Nigdy tutaj wokół Watykanu nie było tylu biednych. Oczywiście zmieniła się sytuacja również ekonomiczna Włochów, ale też biedni znajdują w papieżu swojego rzecznika i oni to czują. Oni lgną do papieża, oni przychodzą, są blisko Watykanu, są blisko papieża. Znamienne, że w swoje 80. urodziny 17 grudnia papież spotkał się z ubogimi, to byli jedyni właściwie śniadanie spożył z bezdomnymi, śniadanie. Właśnie, dokładnie, tak, zjadł nimi śniadanie i to był jedyny gest właśnie w ciągu tego dnia, kiedy chciał podkreślić, że też świętuje swoje urodziny, ale ubodzy, no to jest temat centralny na pewno tego pontyfikatu. A proszę nam jeszcze powiedzieć, jak wygląda plac świętego Piotra w te uroczyste dni bożonarodzeniowe? Wygląda tak jak co roku mniej więcej. Powoli gromadzą się ludzie, powoli przychodzą Włosi przede wszystkim, ale w ostatnich dniach Rzym troszeczkę opustoszał. Byliśmy przyzwyczajeni przez ostatnie tygodnie, miesiące roku świętego do naprawdę bardzo, bardzo wielkich tłumów pielgrzymów i turystów, którzy przychodzili do Bazyliki Świętego Piotra, stali w bardzo długich kolejkach. Dzisiaj te kolejki są już dużo mniejsze. To nie znaczy, że nie będzie na pasterce ludzi i że nie będzie dużo wiernych tak dzisiaj, jak i jutro i następne dni. Na placu Świętego Piotra już od wielu dni jest piękna, wielka choinka i szopka w tym roku z Malty, ofiarowana przez Maltańczyków. A choinka z trydentu chyba. Tak, pod trydentu. To już po raz kolejny. Właściwie to jest taka konkurencja między trochę Włochami, a czasem Niemcami, Austrią, że starają się raz po jednej, raz po drugiej przynieść choinkę. Z Polski choinka była tylko raz, o ile pamiętam, w 90-tych latach pojawiła się choinka z Zakopanego na placu Świętego Piotra. Ale to już jest stały... Choinki w ogóle kiedyś nie było, proszę pana.